Cyblek, nie ma gadania. Tylko wchodzimy do wody, panie kolego. Szkoda czasu. O, wszystko przygotowane. O. Nie wieje ci tam dobrze do tego? Tak, to kawa wieje. Zabezpieczyłem. No wieje, wieje. Zabezpieczyłem. Mam nadzieję tylko, że te flagi nie będą odpływały. Jaki to w ogóle jest kamieniołom? Udostępniasz? Ja nazywam go Grecja, nie ma takiego kamieniołom. Nazywam go Grecja i każdy wie. No i to i tak jest. Dokładnie. Mi się nogi przyzwyczają. Chwilkę. Widzisz, tutaj jest taki osad w sumie, nie? Czekaj, niech to się namoczy. No ale to wiesz, no kurwa. Ale pomimo wszystko to woda widać bardzo ładna. Tak, woda, tak. Za małe chyba obciążenie, coś mi się wydaje. Być może. Okay. Chociaż jak namoknie może całkiem. Tak, tak, tak. Zaraz zobaczymy. Przekonamy się. Bardzo zimna woda? No zimna jest. No podejdź sobie i rękę zanurz. Podejdę zaraz. O. Tutaj jest okej. Okay. Możesz jakiegoś kamyka podwiesić jeszcze? Tam nie da rady? Nie. Dobra, wiesz, uczę się na błędach. Nie, ale nie, zaraz opadnie. Zaraz opadnie. Okay. O, widzisz, opada powolutku. No, bo musi nasiąknąć, wiesz? Tak. Nie mam co podwiesić, jakby jakieś klucze bym podwiesił jeszcze, bo mam jak? Pojedyncze. A no, dobra. Ja ci swoich nie dam, jak brak się odczepiły, kurwa. Jest okej. Okay. Może tak być? No jak chcesz, to niech będzie. Nie, no tam używa się. Jak uważasz, Sylwester? Słońce mieliśmy z zapleców. No, nie ma. Ci ludzie tam u góry to jak takie kropki, kurwa. Tak. Gdzie? Chodź, chodź. Tam, po lewej stronie, tam są u góry. Po lewej, tam. Dobra, zanurzamy się tu cztery czasy. Jak? Woda? No ciepło nie jest. Nie jest. Muszę pójść tam na słoneczko, bo tam będą dopiero fajne zdjęcia, wiesz? Tam po prawej jest taki gruz. A tu po lewej to są takie wielkie bloki ociosane. Pod nogą, tak? Pod nogami? Tak, pod nami. Wygląda jakbyś był w Koloseum. Dawaj, słuchaj. No i co się boisz? Ja bym ci pokazał, ale mi się nie chce kurtki ściągać. O, na słoneczku to będą fajne zdjęcia. Macie kibiców u góry. O, i na słońcu to będzie pięknie wyglądać.
Który dzisiaj jest? 30? Chyba tak. No? No? Mariusz to twardzie. Oddam wam te flagi. Chcę muszę popływać. Zwiniesz te flagi, tak? Zwinę. O! Zrobiłeś pod wodą, czy nie? Tak, zrobiłem. I jak te flagi ładnie wyglądały? No ja nie wiem, to dopiero będzie widać. Ale nie, nie, jak tam, znaczy, jak ty widziałeś, to one takie... Niewiele widziałem. Nie widziałeś? Niewiele, bo od tego się na kłobie boczy. No widzisz. Daj. I ładnie jest wincie, tak? Czekaj, stój tak teraz, stój tak jak teraz. Wygląda jakbyś tam wkładał mi pan woda do kolan. A pod tobą kurwa 20 metrów głębokości tam ileś. Nie więcej. Do 40 metrów. No, no ale tutaj to nie wiadomo ile. Nie no, tutaj to schodzi tak... Ja tu do piątki schodziłem, ale teraz jak nie widzę, to nie będę... No to nawet, no to niech będzie 5, no to już wystarczająco. Prawda?
co? Co? I co? Nic, powiem wam, że ja nie lubię, jak tak nie widzę, co pod wodą jest. Jeszcze tutaj w słoneczku sobie... Nami parę, jak taka kurwa, jak musiał pęknąć, czy jakoś, jak tego nie, takie prawie proste. Kurwa. No, Boże. W ogóle sam kolor jaki piękny. Ja lubię takie, jak takie. Ja to się... powiem ci, ja nie ryzykuję takich rzeczy, bo to wiesz, trochę się boję, bo... Nie, no to, a no, mówię, to nie ma co ryzykować. A mówię jakoś, to trzeba czuć, słuchaj, a na przykład jak Mariusz, kurwa, gdzieś byliśmy tego, wiesz, w jakichś tych lochach, nie lochach, kopalniach. Człowiek, przecież nie daj Boże, coś się stanie komuś, to kto ty za to odpowiada, ale... Wiesz, już jak David Koleż, możecie do mnie wszyscy, jest! No, tak, dlatego, weszłeś, to i tak jest. Słuchaj, dlatego mnie nie lubią w grupie, bo ja kurwa się przeciwstawiam i ja nie robię całkiem inaczej, wiesz. No, bo ja nie chcę zginąć, pojechać kurwa i zginąć. Nie, to nie ma szans. No. Bo ktoś... na tyle co się czujesz, że każdy oczywiście. Tak powinien, na tyle co się czuje bezpiecznie, kurwa pół metra czy pięć metrów, no to wiesz. Każdy musi sam sobie zadecydować. By było tutaj słoneczko? A rzucają z góry tą kurę. No. No a te kaczuszki tutaj sobie. No dobra. Kaczuszkowają. Nie, były. Leciały tam. Prawdopodobnie usłyszały gęganie, wiesz. I mówią, idziemy. A zawsze tutaj były już osoby. Ściągnę sobie płetwy. Musisz lepiej wpływać. Chyba jestem sobie taką bojkę. Ty, bo się rozpłynie to, nie? Może kurde. Kriogeniczne ich. Sławek, będziesz miał ujęcie teraz. Stan. Z wody. Kurwa, nie zdążyłem. Fajnie to wyglądało, jak te nogi wystawały. Kurwa, muszę jeszcze raz powiedzieć. Mariusz! No? Zanurkuj tak jeszcze raz, kurwa, żebyś te nogi miał tak w górze. Fajnie to wyglądało. Dobra. Poczekaj.
No. Ty masz ten kapok swój? Masz. A jutro będą dwa wodospady. Wow. Pamiętaj, jak tam będziesz zamieszczał gdzieś, to mnie nie oznaczaj tam. Ja nikogo nie oznaczam. Nie oznaczam, bo właśnie wiem, że nie każdemu to pasuje. No. Czy nie, tak to by mi pasowało, tylko no, jest jak jest. Nie? Na chorobowie, no to. No. Tak, chcesz podać? Nie, muszę jakoś wyjść powolutku. Dam sobie radę. Chodzi o to, że. Tu są ostre rzeczy, bywają. No raczej. No, grany to jest taki ostry, taki wiesz. Ale powiem ci, drugi raz nie będę wchodził, bo nie ma słońca. To mi się nie kalkuluje. Zobacz, takie krawędzie, kurwa, w granicie to są. No, ja se palucha rozwaliłem. No, nie. Ale by mi się to pasowało, kurwa, kamieni. A na pewno. Ile byłem w wodzie? 10 minut chyba, nie? Sobie wziął kamerę do wody. Do wody jej nie wsadził. Co? Trzymaj sylek. Już. A to miałeś zwinąć. No dobra, mniejsza z tym. Bierz to, sylwek. Emerycie. No tak. Tutaj raz taka babeczka przyszła z wogiem dzieci, wiesz? Ja mówię, pani co? Pięknie tutaj jest, ale mówię, te dzieciaczki tak nie mogą tutaj latać, bo przewróci sobie i sobie coś zrobi. Dopiero chyba zrozumiała. Proszę? Ja się kieruję, że to tędy będziemy wychodzić, tak? Tak. Nie chcesz jakiś zdjęć zaraz przy tych skałkach coś zrobić? Tam wyjdę. A tu? No. Na mnie jeszcze nie jest pora. Jak nie pora? Wejścia do wody. Czemu? Nie wiem. Jakoś dzisiaj. No wszedłeś do wody chyba. Co? Wszedłeś do wody. Po szyję wszedłeś, tak? Sylwek tu. Sylwek, po szyję wszedłeś? Wszedłem, ale to. No to dosyć. Wiesz, tu jest głęboko, to. Ja tam wiesz. Ja wolę nie dostać.
że jesteś na rozpoczęciu. No ja zawsze jestem. Sławek! No? Chcesz jechać za darmo 11 listopada do Warszawy na marsz? A ty Sławek? Na jaki? Autokar. Ten marsz nie podał gości. Za darmo. Z PiS-u mają ten autokar. Opłacony. To powiem. Niektórzy tak narzekają i tak dalej, ale kurwa tak, trzynastki biorą. Wszystko kurwa biorą. Niech wezmą jebanego Tuska, chuja. Nie wszystko pozabiera. Sylwek. Tak. A ty idziesz do sklepu i co? Widzisz jak drożyzna cen... jest jak chuj. No tak, no to... To jest prawda, jest drożyzna jak chuj. Przez pisiorów. Mariusz, masz tam chwilę? O kurwa! Uważaj, uważaj. Co mam? No jak masz chwilę wolną. Na co, na zdjęcie? No. Poczekaj, muszę aparat wziąć. Już. Ale Sylwek musi mi z kadru zejść. Już. Kucnij Sylwek teraz. O. Wygląda jakbyś był kurde w jakimś... To jest tam dalej. To nie jest Grecja. Ja bym dłużej siedział, jakbym miał maskę. Ale że maski nie mam tu. Ja tam nie mam, nie wiem gdzie jest moja ta kula. Może gdzieś zginęła, nie wiem. Ja ci powiem. Wystarczy położyć gdzieś. Powiem ci, niektórzy portfel na samochodzie zostawiają u góry.
Sylwek! To będzie ujęcie. Sławek, to teraz ja ci zrobię. Już. Ojejku, jaki ty malutki jesteś. Sylwek, a ty bluzę zostawiłeś z długim rękawem. Ja ci ją wezmę.